witam was widzowie. Kurwa, masz rację. Dobra, w tym odcinku będziemy w końcu wymieniać te zawieszenia. Mam tutaj pomocnika, tymi łapami będzie to robione. No i zawieszenia już kupiłem, widać tutaj stan jest idealny. Nie trzeba było tych zawieszeń wymieniać. Tutaj sobie poznaczałem plusy. O, na przykład tutaj jest plus. Każdy wie, że czerwony to jest plus, ale i tak sobie to zaznaczyłem, ponieważ nie jestem pewien. Możecie zobaczyć od środka te kolumny. Jest to pokaz inżynierii. Tam chyba jakiś transformator jest w środku. Nie wiem jakie on ma zastosowanie. O, tutaj jest zwrotnica. Wyciągnąłem już takie głośniczki. Ogólnie widzicie, jakie są w pięknym stanie. Mucha nie siada. Będzie to myć. A ja to umyję. Niech będzie, że ja to umyję. Tutaj praca postępuje. Jest to wygrzebywane przez specjalistę. Opowiedz jak to robisz. No, śrubokręt taki ładny. I muszę to dookoła obrać, że tak to ujmę w słowa. No dobrze. Tak mi specjalista powiedział. Nie, no to sama mi ona mi to tłumaczyła. Nie, ja nie wiem jak to zrobić, sama ona mi wytłumaczyła. Ja będę się kierował jej wskazówkami. Będzie nowa moda, pata. Ja wam wytłumaczę. Mamy tutaj głośnik. Weź to podtrzymaj. Ładnie jest obrany. Może się to wydawać brudne, natomiast jest to nalot. No i oczywiście nie będzie tego widać, więc nie będę tego czyścić. Mój jest ładniej zrobiony, bo ja się na temacie znam i mnie to nie obchodzi. Według mnie jest to dobrze zrobione. Zawieszenie wkleję na membranę. Później będę wklejał na kosz. Ale najpierw, chyba w tym odcinku w sumie cały zrobię i tak, ale na początku wklejmy na membrany, zaschnie sobie to i na kosz będziemy kleić. Szybki update. Zrobiłem, przykleiłem od góry te zawieszenie. Jest to już wycentrowane mniej więcej, ale jeszcze trzeba to przykleić, w sumie dać klej. Byłem się wysrać, w tym czasie mój pomocnik. Dokończyłaś to już? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że już jest dosyć takie skończone. Jeszcze może to poprawię, chociaż nie mogę tego poprawić. Kolejny głośnik idzie na tapet. No, wykonałem go samemu. Samemu odlewałem aluminium w kuźni na Świerczewskim rejonie. Jest bardzo ładnie wyciszczony i albo ajak aktywny. Nie wiadomo co właściciel przeszły miał na myśli. Mówił mi też, że magnesy są stożkowe. Mamy już tutaj zrobione zawieszenie w jednym. No powinno to działać, no. Zobaczymy jak to wyjdzie. No innej opcji nie ma. Dobrze wygląda, czy nie? No, pięknie. Dobrze, dziękuję. Mamy tu ustawione wszystko. Przybliż, tak? Dokładnie tak. Przybliż telefon. Teraz to już nawet oddaliłaś trochę. Dobra. Słyszycie? Tutaj słychać tylko ten klej, a cewki nie słychać. Dobrze, no to przetestowaliśmy to na piosence. Tak zwane, nie wiem, co to było za piosenka? Nie powiem. Jest sacy. Można już zakończać. Jest to jeden głośnik. Niestety jest to jeden głośnik, a już się dzisiaj poddaję, ponieważ nie wytrzymam tej presji. Nie wytrzymam i będę musiał się udać na spacer. I ten, no i na dzisiaj już bym sobie odpuścił. I ten jeden głośniczek początkowy. Jak zawsze na początek jak pierwszy naleśnik się spierdoli. Ale to wydaje mi się, że będzie działać dobrze. Wiecie widzowie, Pato Audio, nowa moda. Więc ja będę słuchał, nawet jak będzie to harczeć, ale chciałbym to jeszcze kiedyś opierdolić na liksie, więc trzeba to zrobić porządnie. Kolejny dzień prac. Dzisiaj niestety bez mojego pomocnika. Nie wiem gdzie jest pomocnik, uciekł najprawdopodobniej. Już jakiś problem wystąpił. O, mamy tutaj drugi głośnik, który będzie trzeba dzisiaj wycentrować. O, słyszycie? Tutaj membranę. Ja nie wiem czy się będzie uda czy się uda to wyczyścić. Mi się wydaje, że się uda to nożem jakąś podklejać. Ten głośnik tak nie jest zbyt czysty, więc raczej problemu nie będzie. Tutaj jeszcze tak dodam, jakby ktoś się zastanawiał, czemu te głośniki są aż tak pofalowane, no to muszę powiedzieć, że to akurat nie jest moja wina, o dziwo. Tylko że już kiedyś były wymiany tej zawieszenia i przygotowałem z Zuzanną ostatnio tutaj, widzicie, kabelki i będą one do tej wieży szły i puścimy z tej wieży jakiś dźwięk. Znaczy jakiś dźwięk, już piosenkę puścimy i wam pokażę jak ten głośnik gra, bo już go testowałem i grał dobrze, chyba że właśnie się spierdzielił, ale nie wiadomo. I później tego przetestujemy i najwyżej go docentrujemy. No dobrze, aż szerokokątny odpaliłem, ponieważ mamy tutaj głośnik.
i nie wiem jak go przetestować. Chyba na ziemi tutaj. I w ogóle jest jakieś echo, to zaraz to ogarnę. No dobra, no to mamy to. I słyszę jak gra, które dam mu więcej, natomiast jakość dźwięku jest kiepska, natomiast nic nie trze, nie otwiera. Myślę, że to przez to, że to jest głośnik basowy. Dlatego już może też ta wieża, ale coś tam hałasuje. Ale nie wiem jak to na nagranie słuchać, ponieważ grało to słuchać tak lekko. Może jak się wsadzi do budowy, to będzie bardziej przeszkadzać. Pokleiłem dwa głośniki, natomiast działają poprawnie, ponieważ miałem podróbę butaprenu, no i on był bardzo kiepski. Natomiast ten głośnik już jest poprawnie poklejony i będę go przyklejać jeszcze tylko do kosza. Natomiast membrany się bardzo dobrze trzyma. Nie nagrywałem długo update'ów, ponieważ były małe komplikacje i mi się odechciało. Tą kolumnę już przetestowałem i nie harczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedyny problem jest tutaj z tym, że śruba tutaj się tak zrobiła, że nie chce się wkręcić, ale to już chyba tak było. Tutaj szeregowo je lutuje do tego plus, później z tego od minusa do plusa tego i z minusa tego do przetwornicy i tak to lutuje i będą testowane za chwilę. No tak, tutaj od razu na miniaturkę będzie. Słuchajcie, grają te kolumny bardzo dobrze. Chociaż ten jeszcze trochę harczy, ale to się poprawi chyba zaraz. Nie wiem, czy to chyba tam. Jezu, jak to napierdala, dobra. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Napieprza coś tutaj, ale wydaje mi się, że to jeszcze ten klej się nie dokleił, ale to trudno, może przystanie, a jak nie, to się to poprawi. Ten coś tam lata, ale to się też przyklei. Ogólnie grają no, bardzo głośno. Też na nagraniu. Na nagraniu będzie słychać te wszystkie przestery. I też jeżeli cewki walą, to będzie to bardziej na nagraniu słychać. Bo tutaj jak ja stoję, to nie słyszę tego. Bo rozumiecie, no, na nagraniu jest to trochę cichsze i bardziej są podkreślone te właśnie przestery i cewki napieprzanie. Nie wiem, czy tutaj napieprzę, czy nie. Być może to klej tak lekko strzela, bo w sumie to nie jest jeszcze dobrze przyklejone, ale co mówię, dobra, już tam trudno i to już tam walnąłem.